ramach szóstej kolejki drugoligowych rozgrywek Siarka podejmowała na własnym stadionie Górnika Wałbrzych. Pojedynek z Górnikiem tarnobrzyska drużyna wygrała 3-1, przerywając tym samym serię meczów bez zwycięstwa. Na prowadzenie Siarka wyszła już w 14 minucie meczu. Po dośrodkowaniu Roberta Tunkiewicza świetnym strzałem popisał się obrońca Mirosław Baran. Kolejne minuty należały do podopiecznych trenera Tułacza, którzy starali się podwyższyć swoje prowadzenie. Sztuka ta udała im się w 38 minucie, po dośrodkowaniu Jakuba Więcka, technicznym uderzeniem głową piłkę do bramki gości wpakował Marcin Stefanik. W 50 minucie Siarka prowadzi już 3-0. W polu karnym gości pada Marcin Paluch i sędzia odgwizduje dość kontrowersyjnego karnego. Pewnym egzekutorem jedenastki okazuje się Daniel Koczon, który bez problemów pokonuje Janiczaka. Już 2 minuty później arbiter ponownie wskazuje na popularne wapno, tym razem dopatrując się przewinienia w polu karnym Siarki. Po chwili kontaktowego gola dla Górnika zdobywa Marcin Orłowski. W 68 minucie gospodarze mogli dobić rywala. Niestety będącego na czystej pozycji Koczona bezpardonowo powalił Sawicki, za co zresztą słusznie już za moment po czerwonej kartce musiał opuścić boisko i goście kończyli mecz w dziesiątkę. Mimo przewagi na boisku, tarnobrzyska drużyna nie zdołała strzelić kolejnej bramki, wygrywając ostatecznie mecz 3-1. Najchętniej to bym nie komentował tego meczu i naszych poczynań ostatnich, ale niestety karbo tych wszystkich porażek biorę na siebie. Niestety nie układa nam się od początku ligi, począwszy iść tam z kontuzjami, innymi rzeczami. Jeszcze do pierwszej bramki jakoś w miarę staraliśmy się przeciwstawiać przeciwnikowi, rywalowi. Jednak pierwsza bramka podcięła nam skrzydła, oddaliśmy inicjatywę po prostym błędzie bramkarza. Później każda wrzutka niestety tak samo pachniała bramką. Zespół nie zareagował pozytywnie. Następny znowu błąd w ustawieniu w linii defensywy, długa piłka, dośrodkowanie. Wydawałoby się dość proste do przecięcia. Nie reagujemy na to, nie jesteśmy agresywni, nie jesteśmy pobudzeni. Wydawałoby się w prostej sytuacji dość. Później jakaś próba odwrócenia rezultatu. Oczywiście byśmy zapali szybciej kontakt, kto wie. No później niestety duża nerwowość, agresywność, bezsensowne faule, karne, praktycznie 3-0 to jest po meczu. Mimo jakichś starań nie jesteśmy w stanie odwrócić wyniku, ale w przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem po prostu słabszy. Uważam, że zasłużenie wygraliśmy. Graliśmy dzisiaj spokojnie, w przeciwieństwie do tego, co graliśmy 3 dni temu. Staraliśmy się utrzymywać przy piłce, no i z tego wzięły się stałe fragmenty. Strzeliliśmy pierwszą bramkę, potem po ładnej akcji Kuby Więcka drugą. I myślę, że w przebiegu całego meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo, mimo że rywal wiedzieliśmy, że będzie zdeterminowany, bo zawsze chce przełamać tą złą pasę w każdym kolejnym meczu i dobrze, że dzisiaj mu się to nie udało. Po 6 kolejkach Siarka z dorobkiem 11 punktów zajmuje 3 miejsce w tabeli, tracąc 2 punkty do 2 znicza Pruszków. Na czele stawki plasuje się MKS Kluczbork. 3 dni po wygranym meczu z Górnikiem kibiców Siarki zelektryzowała wiadomość o zmianach w sztabie szkoleniowym tarnobrzeskiego klubu. Na zwołanej we wtorek konferencji prasowej prezes Dariusz Dziedzic ogłosił koniec współpracy zarówno z Tomaszem Tułaczem, jak i jego asystentem Jakubem Kulą. Jeżeli chodzi o dzisiejszą decyzję i można powiedzieć trenerów i zarządu, sprawa wygląda następująco. No my generalnie nie usłyszeliśmy odpowiedzi i nie zostały rozwiązane nasze, można powiedzieć, wątpliwości co do dalszej przyszłości. No i w związku z tym trenerzy stwierdzili, że najprawdopodobniej z naszej współpracy już nic nie będzie. No w oparciu o nasze jakieś tam wątpliwości, które mówię, nie zostały rozwiane. No podjęliśmy wspólnie decyzję o i porozumieliśmy się, można powiedzieć, słownie i pisemnie wręcz, tak, i rozwiązaliśmy dzisiaj umowy trenerskie za porozumieniem stron. O przyczyny rozstania z Siarką zapytaliśmy w rozmowie telefonicznej trenera Tułacza. Na pewno nie można ująć się w ten sposób, że trener zrezygnował z pracy. To dziwne, żeby trener rezygnował w sytuacji, w której jest na trzecim miejscu w tabeli, prawda? Ja sobie bardzo cenię pracę w sytuacji, w której wszyscy idziemy w jednym kierunku i wszyscy wiemy, że jesteśmy zadowoleni ze wspólnej pracy. Myślę, że trochę się tutaj pewne rzeczy wyczerpały i tej chemii, można tak ująć, nie było.
jest to dla mnie nowa sytuacja, myślę, że dla wielu i taka trudna. Jak mówię, trochę zdrowia zostawiłem i trochę pracy w tym wszystkim. No ale taka jest rola trenera. Ja wyznaję jedną zasadę, że żeby osiągnąć cel, to wszyscy muszą mieć poczucie, że to idzie w dobrym kierunku i no, trener musi mieć wsparcie. Myślę, że chyba nastąpiło zmęczenie materiału. We wtorek poznaliśmy również nowego trenera Siarki, którym został Ryszard Kuźma. Kuźma jest wychowankiem rzeszowskiej Stali i ma na swoim koncie pracę trenerską m.in. w Motorze Lublin oraz w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Był również asystentem trenerów Jacka Zielińskiego i Jose Mario Baquero w Lechu Poznań. Przede wszystkim chciałbym się koncentrować na tym, co chcę sam zrobić. Nie będę zaczynał od tego, co chcę poprawiać, bo tak naprawdę to na żywo widziałem jeden mecz z Stalową Wolą. Oczywiście tutaj dzięki temu, że będziemy mieć dostęp do nagranych meczów, to się zaznajomimy z jakby grą Siarki we wcześniejszych meczach. I przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zawsze koncentruję się na tym, co sam chcę zrobić i to będzie główny jakby kierunek naszej pracy. Drugim trenerem Siarki został zaś Przemysław Matuła. Współpraca zaczęła się kilka lat temu, ale trenera znam już o wiele dłużej, bo trener prowadził równoległy rocznik Stali, a ja grałem w Resowi, także się znamy. Potem trener prowadząc bodajże Izolatora Boguchwała też chciał mnie sprowadzić do Stali i tak jakoś to nas doprowadziło do tego, że współpracujemy, a tak co do współpracy, to myślę, że się dobrze rozumiemy i uzupełniamy i chciałbym, żeby tak było. Pierwszy sprawdzian dla nowej pary szkoleniowców Siarki już w najbliższą sobotę, kiedy to w ramach 7. kolejki rozgrywek tarnobrzeski klub zmierzy się w Puławach z ostatnią drużyną ligi miejscową Wisłą. W ramach 1/16 finału Pucharu Okręgowego na szczeblu Stalowa Wola, grający w klasie okręgowej OKS Mokrzyszów podejmował Nowodębską Stal. W konfrontacji niedawnych ligowych rywali lepsi okazali się podopieczni trenera Młynarczyka, zwyciężając w Mokrzyszowie 2-0. Na prowadzenie zespół z Nowej Dęby wyszedł w 60. minucie meczu po bramce zdobytej przez Andrzeja Dudziaka. Tuż przed końcem spotkania, w 89. minucie, Kamila Maciąga pokonuje Kamil Serafin, ustalając wynik meczu na 2-0 dla Stali. Wynik na pewno cieszy, 2-0. Na pewno trudno jest grać w tygodniu. Przede wszystkim dzisiaj praktycznie 6 zawodników z pierwszego składu nie było, także ale myślę, że to na dobre wyjdzie tym, którzy w większości siedzą na ławce, także też mam jakieś poglądy na ten temat, czy są w stanie grać w pierwszym zespole. Co niektórzy dzisiaj na pewno nie spełnili tych oczekiwań, ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Dzisiaj mecz ten pucharowy potraktowaliśmy trochę tak bardziej luźno i daliśmy szansę tym młodym zawodnikom, którzy mają mniej okazji występowania w meczach ligowych, żeby może udowodnili mi i sobie, że im miejsce w składzie się należy. No, graliśmy z zespołem czwartoligowym i ci młodzi chłopcy na ich tle nawet pozytywnie się zaprezentowali. Wynik był dla nas sprawą drugorzędną. Ważniejsza była ta ogranie tych młodych chłopców na tle zespołu czwartoligowego. W kolejnej fazie rozgrywek pucharowych na szczeblu okręgowym zagrał również Wisan Skopanie, który pokonał po rzutach karnych Łęk Stany 6-5. Po porażce z Sokołem Nisko 1-2 z rywalizacji odpadła druga drużyna tarnobrzeskiej Siarki. Mecze trzeciej rundy zaplanowane są na 24 września. W meczu 5. kolejki 4. Ligi Podkarpackiej Stal Nowa Dęba wygrała na wyjeździe z Pogonią Leżajsk 1-0. W następnej kolejce zajmująca 8. lokatę Stal podejmie na własnym boisku 3. drużynę rozgrywek Kosmos Nowotaniec. Remisem 3-3 zakończył się mecz pomiędzy Wisanem Skopania a Sokołem Kamień, rozegrany w ramach 5. kolejki klasy okręgowej. 3. z rzędu porażkę poniosła drużyna z Mokrzyszowa, która przegrała ze Słowianinem Grębów 0-2. W ramach 6. kolejki zajmujący 9. miejsce Wisan podejmie u siebie ŁKS Łowisko. Ostatni w tabeli OKS Mokrzyszów zmierzy się z Olimpią Pysznica. 3. z rzędu zwycięstwo zanotowała drużyna rezerw Siarki Tarnobrzeg, która pokonała Koronę Majdan Królewski 4-3 w meczu 5. kolejki A-klasowych rozgrywek. 4. porażkę w sezonie poniosła drużyna z Wielowsi, przegrywając LZS Kotową Wolą 0-3. W
następnej kolejce czwarta w tabeli Siarka zmierzy się z wiceliderem rozgrywek Jeziorakiem Chwałowice, zaś plasująca się na ostatnim miejscu Wielowieś rozegra spotkanie z Ceramiką Hadykówka. Zwycięską passę podtrzymuje Koniczynka Ocicy, która w piątej kolejce B-klasowych rozgrywek pokonała LZS Cygany aż 6-0. Kolejne zwycięstwo zanotowała też Iskra Sobów, wygrywając LZS Krzątką 3-1. 3 punkty do swojego konta dopisała również Wspólnota Serbinów, skromnie wygrywając z Błękitnymi z Komorowa 1-0, zaś remisem 1-1 zakończył się mecz pomiędzy Juniorem Zakrzów a KS Żupawą. W ramach szóstej kolejki trzecia w tabeli Koniczynka zmierzy się z LZS Krzątką, plasującą się na czwartym miejscu Iskra czeka pojedynek z Błękitnymi z Komorowa, zaś sąsiadujące w tabeli drużyny z Serbinowa i Zakrzowa czeka derbowy pojedynek na Zwierzyńcu.